Witam, witam. Dzisiaj mam dla was przyswojone naprawdę szybkie info, które udało mi się ostatnio znaleźć i nie zauważyłem, aby ktoś na polskim YouTube nagrał z tego odcinek. A więc... Ornspawn powraca na wersję 1.16.5. Ale skąd ja to wiem? No po prostu przeglądałem sobie zagranicznego YouTube'a i znalazłem właśnie tam, że modyfikacja jest tworzona przez twórców Ornspawna i... Tylko oni tam trochę zmienili nazwę, ale ogólnie jest przez tych samych programistów to tworzone. Odnowili tekstury, naprawdę jestem ucieszony, że mogę zobaczyć jeden z bardziej przyzwoitych tekstur, no bo te wcześniejsze tekstury z Ornspawna naprawdę były katastrofalne. Czasami sobie grałem w starsze wersje. Nie wiem, czy oni utrzymają balans, ale coś mi się wydaje, że nie, bo przeglądałem przed chwilą itemy, no i tutaj dalej jest. No to stary klimat, ale mega jestem podjarany, że ten mod może wrócić. Te legendarne światy, ci bossowie, którzy byli praktycznie nie do pokonania. Oj tak. Jest tutaj sporo rzeczy dodanych, niektóre jeszcze z nich pamiętam. Nie pamiętam lapisowej zbroi, ale widać, że ona jest mniej więcej zbalansowana. I nawet emeraldowa zbroja to szkoda, kurde. Bo nie lubię modów, które dodają coś emeraldowego. Jest to tak naprawdę, naprawdę średnie. Cóż tu jest? Salt ore. Cóż mogę z tego zrobić? No nie wiem, zobaczę się później. No ale naprawdę cieszę się, że powraca ten mod i po tym jak to już długim wstępie będę chciał wam przedstawić kilka rzeczy, które występują w tym modzie. A więc udało mi się odpalić właśnie tą gierkę. Jestem w naprawdę dobrym sensie, bo ja wiem, że ten mod nigdy nie miał balansu. Nie wiem, czy teraz jest tam świat, czy nie. Chyba zerknę potem. Chciałbym się na chwilę pobić z tymi mobami. Ale to coś tutaj na razie nie widzę animacji bicia, ale to mi nie przeszkadza, to jest dopiero alfa. O, coś ten robak robi? Nie. A to? Łód. Ja mogłem ujeżdżać? O. Nie, na razie chyba się nie można przeteleportować. Złota krowa, tak. Oj, chyba... Nie, wydawało mi się, że miałem przez chwilę jakieś baga, ale to jednak nie było, prawda? Cóż to jest? Piękne. Cóż to był za krzyk? No, na razie te mobki są naprawdę łatwe. Jabłkowa krowa też poszedła. Jeszcze będę zerknął na kilka mobów, które tu mogą występować, których możliwe, że nie wziąłem. Coś mi się chyba strzały skończyły, ale nie wiem, czy one mi się w ogóle kończą. Ten miecz jest taki ciekawy z wyglądu, ale słaby. Snow Golem to pewnie wiem co to jest. Termita chyba nie brałem. Tego też nie brałem. Bobra też nie brałem. Odrodzę ich teraz. No widzę tutaj stary klimat. Naprawdę jest mega git. Co tam, czy ten bubr się tak kiwa jak pingwin? No nie powinienem o to nawet, jak mój boss muszromowy też się tak śmiesznie kołysał. Czyli ten mod ma na razie jeszcze coś do zaoferowania. Wiem, że tutaj chyba to są mrowiska. Jak dobrze pamiętam. Niektóre to są rzeczy fajne, nowe, więc na pewno to nie będzie jakoś nudne. Rudy też są zarąbiste. Tekstury są mega. Expowa zbroja. No, jedynym minusem tego moda będzie to, że po prostu tutaj nie ma balansu i naprawdę ten
Mod będzie osłabiał każdego innego moda. Jak jeszcze Village and Monster Mountain Balance i tutaj przeważnie bossowie są trudniejsi, ale da się z innymi mobami, znaczy z modami grać, bo nie dodaje takich OP itemów. To tutaj to będzie jedna wielka sieczka. Jestem ciekaw, jak będą wyglądać te takie wielkie miecze. Ale myślę, że ucieszyłem się tą nową nowinką. Pewnie zostaw subskrypcję, bo dążę do 250. Brakuje nam na chwilę obecną, kiedy nagrywam ten filmik, 4 subskrypcji. Moim celem wakacyjnym jest 1000 subskrypcji, ale nie wiem, czy damy radę. Ale bądźmy dobrej myśli. Jeśli chcesz, możesz mi polecić twojemu koledze, zwierzakowi, chomikowi. Ja się z wami żegnam. No i bye.